Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. To co tu widzicie to 25-litrowy zbiornik, tak naprawdę z jedną rośliną, mikrozorium. Dlaczego nagrywam ten materiał? Bo to chcę Wam pokazać, jakich błędów nie należy popełnić, które ja w tym zbiorniku popełniłem. A mianowicie, jest to któraś już odsłona tego zbiornika. Pamiętacie, ci co mnie oglądają, pamiętają, że walczyłem tutaj z sinicami, dzielenicami. Z klasnolostami, z glonami, ogólnie ten zbiornik troszeczkę już podczas swojego życia przeszedł. No i doszedłem do etapu, że trzeba było zrobić restart. Na dół poszła ziemia, zobaczcie. Tak, tu jest ziemia. Dość spora ziemia z kompostownika własnego. Własna produkcja. I całość, moi drodzy, pokryłem tym sztucznym substratem, który, jak widzicie, wiecie, przewija się w moich materiałach. On już jest całkowicie wyjałowiony. Do podstawowych jego zalet należy przede wszystkim wygląd, że jest brązowy. Do wad należy to, że jest na początku nasączony dużą ilością związków mineralnych dla roślin i jest przede wszystkim lekkim. I co za tym idzie, popatrzcie co tu się robi. Cały ten substrat, zobaczcie, przepuszcza. Patrzcie co się stanie, jak ja tym poruszam. Robi się syf. On po prostu ze względu na swoją strukturę i właściwości przepuszcza całe grudki z ziemi od dołu ku górze. Dlaczego? No bo jest lekki, bo jest porowaty, jest, ale jego jest dużo. No zobaczcie, tu po prostu jest jeden wielki syf. I nieważne ile razy ja ten zbiornik będę odczyścił, z niego wodę wylewał, odcedzał, kombinował, samo wyciągnięcie tutaj wody powoduje, że na nowo od dołu grudki ziemi przez tą luźną warstwę tego substratu przenikają i wyłażą na zewnątrz. Jest taka walka z wiatrakami, z zasyfieniem tego zbiornika, czyszczę go raz na 2-3 tygodnie. Na plus, z racji tego, że jest tutaj zastosowana ziemia, on rzadko jest obsadzony glonami, rzadko są takie wysypy zielonego zakwitu glonów na szybach, z tym tutaj nie mam problemów, ale mam problem z tym syfem. Także jeżeli uważacie, że tego typu rozwiązanie jest złe, bo ja uważam, że w tym momencie jest złe, to na moich błędach uczcie się i tak nie róbcie. To tyle jeżeli chodzi o ten zbiornik. Sam jak widzicie prezentuje się no i fajnie i nie fajnie. Wyglądałby lepiej jakby tego syfu nie było na dole. Bo sama koncepcja jednej rośliny czasami w powiązaniu z kamieniem czy jakimś korzeniem robi naprawdę robotę. I tyle. Tyle na ten materiał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania. Może macie jakieś formy rozwiązań tego typu zestawień. No powiem Wam, że tego substratu tutaj jest no, czasami miejscami do 4 cm. I jak widać, taka ilość tego substratu i tak nie jest w stanie zastopować napływu ziemi od warstw dolnych. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć kochani. Pa.